Hejo, hejo, witajcie w ten deszczowy, szarobury poniedziałek. Wczoraj było 15 stopni, wczoraj było tak pięknie, 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 a dzisiaj jest, o, tak deszczowo, ale to nic. Jeżeli popada i będzie słoneczko później, to zacznie wszystko rosnąć i tak w ogóle byłam w terenie, nie, przedwczoraj, Łukasz był wczoraj, przedwczoraj byłam w terenie i takie już pączki są, takie fajne pączuszki są, także to jest, idzie nam wiosna. I co? Ja tutaj już zrobiłam ogólnie taką poranną rutynę. Zapomniałam wam nagrać. Może jutro postaram się naładować GoPro i założyć sobie na głowę. I jak będzie ładnie, to postaram się wam nagrać taką rutynę, co robię no po prostu codziennie rano. Jagoda tutaj sobie już śpi. I co, ja dałam dla Loni wody, porozdawałam im jedzonko, już sobie zjadły, pościeliłam dla Loni, pościeliłam tam konikom siana, słomy. Łukasz pojechał po sianko, bo jak widać się skończyło. Jak widać się skończyło, niestety traktor, przebiła się opona w traktorze i wczoraj Łukasz nie mógł przywieźć siana, więc dzisiaj koniki tamte jedzą słomę, wpakował im słomę. I co, ale dzisiaj już przywiezie. Tutaj zobaczcie, Dalunia ma ostatnie kęski sianka. Także na dzisiaj jej starczy, ale to już jest, wiecie. Tam jeszcze wczoraj był balot siana, ale już się na noc po prostu Łukasz dał ten. A zobaczcie, mała Dambusia. Mała Dambusia, bambusia. Patrzcie, jakie już ma zęby. Pokaż zęby. Pokaż zęby, jakie masz. O, widzicie jej zęby? To już jest... To już nie jest źrebaczek. To już nie jest niemowlak. Ten niemowlaczek już zaczął mnie gryźć. Au, 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 au. Jak ona zaczęła gryźć. Normalnie masakra. Normalnie masakra. Chciałam ogólnie zrobić spa Daluni, bo patrzcie, jak ona wygląda. Od porodu jej nie czyściłam, bo ja to tak za bardzo... Czekajcie. O jeden. Ja tak za bardzo nie lubię czyścić klaczy po porodzie, bo mi się wydaje, że boli je brzuch. I w ogóle są takie czułe. Ale musisz mnie tak... Ała, to boli, Dambi. Au, au, no całą, patrzcie. O, patrzcie, jakie kły. Całą łapę, normalnie całą buzię. Buzią ładuje moją rękę. Tak, no. Ale jest tak okuchana. Fajne jest maleństwo. Fajne maleństwo, no. I mi się zawsze wydaje, że to boli je brzuszek, dlatego dzisiaj chciałam... A patrzcie, ona sobie stała już na deszczu i zobaczcie to. I już jest mokra, także to już będzie tak słabo, może później, jak trochę się osuszy, ale Dambisia też non-stop łazi na deszcz, widać. Widać. Dambi, Dambi, Bambi, nie? No, jeszcze ogólnie muszę iść zanieść źrebaczką żarełka. Także tylko czekam na wiaderko, aż Welinda tam sobie zje. Bo dajemy żarcie Well, Dali i źrebakom, tamte i kremonie, tamte są na sianie i wyglądają spoko ogólnie, także co, także czekamy na wiadereczko, tu już mamy dwa, tam będzie trzecie i weźmiemy jedną od Dali od wody, bo nie wiem, gdzie jest kolejne, także no czekamy aż zje, a tu jest jedno, ale się też przebiło. Ogólnie dawałam w tą kastę im i sobie jadły, ale co? Ale Candy się rozwaliła. Candy albo Elcia. Candy chyba. No. Well, ogólnie zostało 28 dni do terminu. Tak, 28 dni do terminu. I co? I jesteśmy przerażeni tym, jak ona chudnie. Pamiętacie, że w zeszłym roku ona też tak strasznie przed porodem opadła, ale teraz naprawdę wygląda... Jezus Maria, 2 tygodnie temu wyglądała jeszcze normalnie, a teraz tak nagle cały grzbiet, że po prostu nie no, dramat jest dramat. Ja już mówiłam, ale powtarzam się, że tak, to jest nasza najgorsza decyzja ever, że my ją pokryliśmy na 9 w zeszłym roku. Bambi, Bambi! Dambi, Bambi! Halo! Co ona tam szuka? Co ona tam szuka? Ładnie pościelone mają. Dobra, idziemy zobaczyć do Welindy, czy już zjadła. O, Well jak to Well. Sobie wysypała. Zupa została. Well, a zupa? Tu są najlepsze witaminki. Tu są witaminki Well. Ja nie będę jej dawać tyle tej wody. Tyle, że ona tam ma witaminki. Oj, jeneśma. No, tak samo daliśmy jej tu wczoraj i przedwczoraj i w sumie od chyba tygodnia. Tutaj dostawała siano.
bo chcieliśmy zobaczyć, ile ona w ogóle je, jak tam jest. I co tu było? To były same kulki. Same kulki z siana. Pamiętacie, ona miała 2 miesiące temu zęby robione. I znowu zaczęła pluć kulkami. To jest masakra po prostu. Pani weterynarz mówiła, że to jest bardzo możliwe, że ona po tych zębach schudnie i naprawdę nam schudła po tym robieniu zębów. Well, ty to jesteś, wiesz co, agentka zawsze musi wysypać. No dobra, nic. Ona już tej zupy nie wypije, to któryś rybaczek dostanie witaminki, możecie. Także co, idziemy do rybaczka. No dobra, to tak. Każdemu tutaj rozlałam trochę tego od well i każdy dostaje wszystko moczone. I teraz tak, wsypujemy takie witaminki po 2 miareczki do każdego konika. Proszę bardzo. 2 miareczki do źrebaczka. Siup. 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 I siup. Okej, zakręcamy. Zakręcamy. O Jezu, nie wzięłam miarki. Okej, okay, później odłożymy sobie. I tak, i teraz wsypujemy. Nie wiem, czy uda mi się jedną ręką. Łukasz ma dzisiaj kolejne worki przywieźć. Mam już 12 worków naśrutowanych. I to jest mieszanka taka zbożowa. Tu nie ma tylko owsa. Tu jest ogólnie owiec, jęczmień. I tam jakieś inne, nie wiadomo co, jakie zboże. Ja się za bardzo nie znam na tym. Wiem, że to jest owiec z jęczmieniem w proporcji 1 do 2. I co? I tam nie wiem, no coś innego tam jest, ale ja się na tym nie znam. Wiem, że to coś tam jeszcze jest, ale ja się nie znam. No. Dobra, wiecie co? Ciężko mi wsupać jedną ręką, musimy jeszcze do tych dwóch. Okej, idealnie wyszło, tu już został sam worek. Idealnie wyszło. Zobaczcie, po 2 miareczki tu może wyszło trochę więcej, bo tam jeszcze dosypałam końcówkę. I teraz co? Teraz mieszu. Zrobimy, żeby to nie było takie sypiące się. O, żeby nie pyliło, tylko żeby było takie fajne. Takie fajne, o. Ale to pachnie. Sama bym tu nic chrupała. Niech w końcu będzie lato i świniki będą mogły wyjść na łąkę. Tam to dopiero mają ziółek, zbóż. Tam to jest na łące, wiadomo. Praktycznie wszystkie ziółka, które niektórzy chodzą i zbierają, to one mają na łące. Także co? Pakujemy. Dobra, idę to odnieść, żeby tu się nie wysypało. I niesiemy. Jako, tak, daję radę z wózkiem, nieść 4 wiatry. Okej, dobra, koniki już widzą. Także odkładamy. Ja sobie tak pod pachą to niosę. Przygotowuję 4 wiaderka. Jedno obok drugiego. I po prostu teraz raz, Denver, chodź. 2. To musi być szybka akcja. Już. 3. I Disney, chodź. 4, dobra. Zamieniłeś. O. Tadam. Delusia to nie... Delusia. To z Disney. Disney obok. Tam. Aha, on chyba i koło Denvera. Także Disney, my podamy podpiszczek to. O. Tak, one lubią iść razem. Naprawdę. One praktycznie za każdym razem jedzą razem. A Denver za każdym razem musi wywalić. No i Denverek sobie o tak wygląda. Takie ładne. Grubaski fajny. Denverek zostaw. Delusia też. Wygląda teraz jak taki gruby kucynek. O ja, patrzcie. Taka okrągluska. No i one się tak wymieniają tutaj. Także no życie.
i będą sobie jadły jedno, drugie, bo wiadomo, zawsze inny ma lepsze. Tyle co Disney musi zacząć więcej jeść, ale i tak on był mocno zarobaczony. I odrobaczaliśmy go nawet takim czymś. To świń? To świń. Od pani weterynarz. Ale no dobra, nieważne. No i to sobie będą jadły. Kasamento też fajnie wygląda. No ogólnie wszystkie fajnie sobie wyglądają. Tutaj o widać, mają tylko resztkę, taką resztkę sianka, także czekamy na Łukasza, bo im się w nocy skończyło sianko. Miały pościelone, ale jak widać też wyżarły tą słomę. No i one, wiecie co one tu robią? One tu biegają jak nienormalne, świrują, że u nich jest tak ciężko utrzymać porządek tutaj, bo one non stop wariują, świrują, brykają, że one sobie robią po prostu gnój w tempie ekspresowym. No. Także co, sobie wcinają, jedzą i mówię, widzicie? Każdy ma inne niż dostał. To jest śmieszne po prostu, to jest normalnie niemożliwe. No i teraz będą tak jadły. No, to jest zabawne u was też, jak na wybiegu dostają, to tak samo się mieszają. A największą tutaj zadymę robi Denver, bo Denver musi od wszystkich zjeść. Bo wszyscy mają lepsze niż on. Ja to normalnie zaraz niedługo zacznę je wiązać. Chociaż one będą to z godziny jadły, naprawdę. One to jedzą tak wolno. A Denver, o, taki piękno, tak już jest. Roczniaczek super ładnie wygląda. Ma taką mięciutką w ogóle tą sierść fajną. Nie, kurbasku? Ogonek też taki fajny. Ja to nie mogę z jego ogona, jaki on jest mega. O. No, a Disney był taki zarobaczony, w końcu zaczął normalnie wyglądać. W końcu ten brzuch zgubił, bo on miał taki brzuch rozepchany strasznie. Po odsadzeniu dostał to. I no, naprawdę wyglądał chwilowo źle, ale już w końcu się odrabia. Delusia to samo miała moment, że była taka dziwna, ale dziwna. No po prostu zarobaczona była, ale wyglądają już normalnie. No, także tyle. Delusia naprawdę to się taki pulpecik zrobił. Widzicie ją, nie? Taka naprawdę ona jest takiej innej budowy, takiej masywnej dosyć. No. No dobra, to co? Niech koniki sobie jedzą. Ja postaram się później, bo już zaczyna chyba się robić ładnie. Już może nie będzie padać. Ja postaram się później wyczyścić. Dalusie. Dobra, dam im tam to, bo one tutaj zaczną wydziwiać. Niech sobie tu dam jeszcze dalej. Bo będą się, o, rozdzielać. A ten Casamento od małego, odkąd jadł jeszcze z Cremoną, to podnosił wiadro. Dosłownie on podnosi wiadro. On sobie bierze wiadro w zęby i podnosi. No dobra, to co? To ja, my czekamy na Łukasza, żeby przywiózł sianko i do zobaczonka. No, a tu ogólnie mamy resztę koników. Tu Tośka, mówię, pościeliłam jej wcześniej. Widać, jaka jest czyściutka. Tu oczywiście Candy wyjada od niej, bo jak żeby inaczej. Tu jest, o, Gwiazdusia. Gwiazdusia. Nie Gwiazduś. Elcik. Kremcia i Łolinda. Sobie wcinają słomę. Ale zobaczcie jak. Ej, co jak co? Konie naprawdę lubią sobie słomę. O, ale zobaczcie. Ile tu jest tego. Tych jeszcze zostaje. Dziwek, one naprawdę to wyżerają, one to naprawdę lubią. Konie czasami wolą, jak my dajemy im słomę i siano, to one czasami bardziej biorą się za słomę niż za siano. One w zależności od czego, co potrzebują chyba. I często, no zawsze, odkąd mieliśmy, zawsze ścieliliśmy, to też jadły, pomimo że jest ładne sianko. Ale Łukaszowi tutaj wczoraj rozwalił się snopek siana, patrzcie. Cały korytarz w sianie był. Tu było pełno siana. O, takie ładne sianko. Naprawdę ładne mają sianko. Tylko no, trzeba przywić, trzymaj Elcik. Siop. No. Dobra, zaraz zostaną siano. Łukasz przywiezie i będzie dobrze. Ej, dobra, ja idę wpuścić jeszcze Well, bo Well tam został. Dobra, lecę do. O, i patrzcie, Łukasz przyjechał. I daje źrebaczkom sianka, mówiłam.
A ja dosłownie przyszłam dopiero do domu, a Łukasz już przyjechał i daje sianka. Szkoda, bo mogłam chwilę zostać i mu otworzyć bramę, tak musisz sobie niestety radzić sam. No dobra, niech sobie daje i później pójdę też na dwór. O 15 mam jazdy. Co tam mu się zaplątało? Hello, witajcie. Tutaj mamy poprawki. Patrzcie, Dalunia już w ogóle linieje. Widzicie to w przebysku? Tu, o. Tak, także ubrałam GoPro. Ogólnie już mamy następny dzień. Tak to właśnie wygląda. Przed chwilą było tak brzydko, teraz wychodzi słońce. Normalnie jakby idealnie na okazję czyszczenia da... Oho, przestraszyła się mnie. Czyszczenia Daluni. Pierwsze, co my musimy zrobić, to poszukać widły. Gdzie są widły? Będę trzęsła, ale mam kamerę na głowie, także... Także, poczekajcie, jeszcze drobne poprawki. Okej. I tak jak woda sobie zasnęła, my bierzemy widły i musimy trochę jej tu pościelić. O, tutaj musimy dać wody Daluni, ale damy już jej na dworze. Pościelimy. Łukasz tutaj ma... Tutaj Łukasz zawsze daje snopek duży. I wtedy z tego snopka ścielimy. Nie będziemy jej teraz już wywalać tych kup, bo czeka wywalanie gnoju tutaj. Ten boks, także wiecie. Także nie ma co. Nie ma co sprzątać. Też by się przydało, ale wiecie, a Łukasz jest na budowie. Jest ogólnie 13, jeszcze nawet nie byli na chwilę w domu, że tak powiem, na kawę, bo zazwyczaj o 11 przychodzę, bo tutaj sobie bardzo blisko robią. Wiecie, już mówiłam o tym domku na sprzedaż, który będzie. Także jakby ktoś chciał blisko nas mieszkać, sobie mieć działeczkę, to śmiało można kupić. Domek mamy na sprzedaż. W trakcie budowy, ale no. No dobra, to co? Ja ubieram. Muszę tu jeszcze ciaśniej zrobić, bo normalnie mi zlatuje z głowy ta kamera. Bieramy Daluni kantarek, ale jest tak ciepło, że chyba się normalnie rozbiorę bluzę. Dosłownie rozbiorę bluzę. Już mówiłam wczoraj to, że jeszcze jej nie czyściłam po porodzie, a mała Dambi już ma ile? 11 dni. Stój, stój, Dala, stój, ej, do. Chodź, chodź. Serio, Dala? Ona myśli, że gdzieś idzie. Daluni, no chodź, ej, no co ty teraz? Serio? Dala nie robi takich rzeczy. Daluś, nie chcesz czerwonego. No chodź, chodź. Dobry konik, no nie bój się, widzisz? No. Co ty myślałeś, że gdzieś idziesz? Na jazdy czy co? No nie ucieka przecież Dalunia. A ty już dawno kantarek nie miałaś, nie? Zakładane. Ostatnio przed porodem. Oj, Dambinu! Nie bój się, ale czemu się tak. Ej! Junia! Chodź, nie bój się, nie boimy się. Nie będę ci tu dotykać. Chodź. Niech się nie boi. Ej! To co za dzikus? Czemu taka dzikusowata jesteś? Chodź. Chodź, mała. Dobra, wiesz co? Dala, weź stań może koło tego słupka, żeby tam. Ja specjalnie tam wzięłam jagodę. Żeby nie. Jakby co, to my nie wiążemy koni. Tylko robimy takie. O. Halo, Dambi Bambi. Dobra. Ja sobie wzięłam bluzę, ale to nic. Oczywiście, pierwsze co bierzemy brzeszczota. I może zaczniemy od tej strony, bo ta się wydaje bardziej brudna. Specjalnie wzięłam wam GoPro, żeby móc ładnie wszystko nagrywać. Całe czesanie, bo wiem, że właśnie wy lubicie czesanki, bo dużo osób do mnie pisało o tym, że ty proszę, ty nie lubisz, ale my lubimy, ja lubię. O ja, patrzcie, nawet teraz już grzbiet idzie. Oho, okej, już się zaczyna. Dambi Bambi, pokaż się, no właśnie, nie boimy się, patrzcie, ona tu ma taką kropeczkę malutką, no chodź. Ale cię oblaszczysz sobie, nie bój się, przecież ja ci nic nie zrobię. No, ty mój taki buziok, ale buziorka mi dałaś ślicznego. Buziorka. Bambi musi się wybiegać. O, shites. Dobra, co jak co, ale teraz to już naprawdę jest 10 dni, no 11 dni nie czyściłam. Bo ja się naprawdę, mówiłam wam, mi jest, no tak głupio jest mi czesać klacz po porodzie. Bo mi się wydaje, że ją to wszystko boli.
ten brzuch cały, to wszystko. Ja wiem, jak ja miałam po jagodzie. Po porodzie to też nie chciałam. To wiadomo, to dotykanie całego ciała, to no, po prostu wszystko boli. I w ogóle, że wolę dać spokój. Już wolę, żeby wyglądała jak taka, wiecie, zapuszczona. O, właśnie jak teraz. Taka brudna. Ale przynajmniej mam pewność, że nie robię nic na siłę jej, że tak powiem. O. A w ogóle Dalunia maruje. O, widzicie, o właśnie, o. Chciałam powiedzieć, że maruje do Cremony. I tak. A najlepsze jest to, że Dala maruje, a ta nie ma seraczki. Zawsze źrebak ma biegunkę, jak klacz maruje, a ona nie ma. To prawda, naprawdę. Aż jestem po prostu w szoku. Już trzeci dzień maruje. O, jedzie Łukasz z przyczepą. Patrzcie, Łukasz kupił nowego konia. Patrzcie. Nowy koń przyjeżdża. Dala, co to? Nowy koń? Jezu, jak się ciepło zrobiło. Ja zaraz muszę odkryć jagodę. Dala, nowy koń! Jezus, patrzcie ją! Dala, co to? Co to? Nowy koń jedzie? Nie, tak seriotowo. Okna wiózł w przyczepie. Ej, dobra, ja na chwilę pogadam z Łukaszem, na chwilkę. No dobra. Lecimy dalej z tematem. Ej, a może wypuścimy Łukasz? Może wypuścimy ją na duży wybieg, co? No, jak jest, póki jesteś. No możemy. Tylko będzie trzeba well schować. Tylko będzie trzeba well schować. To idź zrób sobie kawę, przynieś mi tą moją resztkę. Well się schowa i ten. Ale ty jesteś, Dambi, dzisiaj wypłoszona jakaś. Dobra, patrzcie, ile tutaj będzie. O ja. O ja. Dobra, to jak co? Ja i tak najbardziej lubię zat. O tak. Nie, e? Chyba nie. Zat to jest najbardziej satysfakcjonujące. A ty co, mała? Mały karusku. Mały bąblu. Mała bąbelita jest. Oho. Jak tam piszcie? U was konie też linieją? Czy nie? Bo u nas to już wszystkie tak strasznie linią, że szok. Jak ja mam jazdy teraz, to naprawdę no wszyscy tak czyszczą długo te konie, bo one tak linieją strasznie, że szok. Nie Dalunia? Tu już tak nie linieje. No oje. Tu jest oje. Co Dala, wkurzyłaś się? Coś się tu bolało? Czy... A, bo mała pije! Mama pije! A Dala taka jest właśnie. Mówiliśmy wam już na początku, że jak Dala nie chce, to ona będzie no, się wkurza, jak nie chce dawać źrebakowi. Ona będzie już jej tak, wiecie, ograniczać, że tak powiem. I ona tak właśnie robi. Dalunia to tak ma. Nie? Bambuś mały? Bambik? Nie wyzywajcie, że jestem Bambikiem. Nie? Nie wyzywajcie, że jestem Bambikiem. Mały Bambik to jest. Bambik. W sumie stąd też to imię wyszło. Bo akurat to ten Bambik taki na topie. Na takim tym. Akurat Dambi pasuje. No dobra, co ja sobie tu ją poskubię trochę. I jedziemy dalej. Patrzcie, mały łobuz już też jest. Jaka brudna. I patrzcie, jakie poślad dostała. Jakie mięcho. Jakie to już jest mięcho. W ogóle naprawdę ona już tak urosła. 2 tygodnie na źrebaku, to jest taka różnica. Można powiedzieć, że taki się urodził Denver. Taki byk masywny. No już się nie podoba. Okej. Dobra, bierzemy teraz szczotkę. Nie bój się. Co to jest? Co tu masz? Co tu mamy? Szczotki? Pokaż, drapci zrobimy. O, dawaj. Oj, patrzcie, palec w tyłek tutaj. Oj, patrzcie pod ogon. Niech się schyla. Ej, a czemu ty tak? Ej. Co to jest? Co to jest? Co? Zamknęłaś mi szczotki? Zamknęłaś mi szczotki? Jak kwiknęła, słyszeliście to? U nas niemożliwe. Dobra, bierzemy Magic Brassa, sześciutkiego z paczuchy. Uhuhu. Ale leci Magic Brassem. To niby też się da, ale o. A, tam już tak nie linieje.
Nie. Idziemy tam. O, z Magic Brush. Później jakaś delikatna. I później jeszcze spryskamy ją, żeby była fajna, mięciutka. Jagoda sobie leży fajnie, zresztą plutko. I już. Non stop czyszczenie szczotki. Non stop czyszczenie szczotki. Bo małą coś tam swędzi. Coś cię małą swędzi. Co cię tu swędzi? Co tam jest? Podrapciać cię tu? Podrapciać cię tu? To cię swędzi? Ale ty jesteś dzikus. Nie wiem, co się stało z nim. Wczoraj normalnie przychodziła. Co mi dzisiaj jeszcze? Co? I dobra, bo ja się boję, że mi tu kamerę. Nie starczy mi kamery. Także na chwileczkę wyłączam. Okej. Okay. Teraz najważniejsza część, czyli wypolerowanie. I tak zwane woskowanie, niczym w myjni samochodowej. O! Nie bój się tego, Darunia. O tak. I na tym polega główna część czyszczenia konia. O tak. Jaki zapach ciasteczek. Pamiętajcie, to jest Dr. Horse. Macie na to rabat pod opisem filmu. Kod rabatowy do Dr. Horse'a. Pamiętajcie, wegańskie. Także go vegan. O, patrzcie. Dalunia. $1,000,000 normalnie. Jeszcze drugą stronę. No tylko trochę wyczyszczę. O, patrzcie, jaka różnica. Ej, nie wyczyściła mi tu głowy. Jeszcze zaraz wyczyszczę jej główkę. Nie, no jest różnica totalna, co? No. Piękna Dalunia. Daluna, błyszczysz jak normalnie. Nie wiem. O, tak. Piękna. Dużo piku, piku. Dużo futra. Jeszcze trochę dam. Zostaje tego. O. Ale super, że ona się nie boi. Kukuś. Dzień dobry. Bambi. Mega. Świetnie. Dalunia. Okej. Okay. Jeszcze zostaną grzywę. Sikanie, rozczesanie. O, gdzie ma takie zaplecione, to trzeba od dołu robić. O, tak pięknie. O, teraz Dalunia, będziesz piękna. Teraz można iść. Dambi wypuści się na duży wybieg. Ej, co mała, co się stało? Tylko jeszcze będę musiała dać wody Daluni, żeby się napiła. Będzie mogła sobie pobiegać. Nie, Daluś? Tak. Tak, Daluś, tak. O. Super. Pokaż Dalunia jeszcze tego grzywka. O. No. Pięknie wyglądasz. I jeszcze tylko o tu. Fu. Oczywiście głowa. Głowa, która. Patrzcie, jak linieje mocno. Widzicie te przebłyski jasnego? O. Cała linieje już tu fajnie widać. Tu najlepiej już wylinia. Tu już dostała taką w końcu swoją letnią sierść. Ona ma taką ładną jelonkowatą. Fajną, fajną ma. Ciekawe, czy mała smoki black nie jest. Ciekawe, nie? Mała? Bambitku? Ciekawe, Bambitku, co? Zobacz, co to jest? Spray? Spray, co? Spray, tak? Czemu ty uciekasz? No nie uciekaj. Ale szogun.
Ale szogun dzisiaj jest. Ma za dużo energii. Ktoś tu ma za dużo energii. A tu ma za dużo energii. Dobra, jeszcze rozczeszymy Daluni ogonek. I będzie wszystko. To do kieszeni. Okej, także rozwijamy i czyszamy. Popsikaliśmy. I rozczesujemy. Fajnie, bo po warkoczu to nie jest jakiś ten, tylko tyle co sobie wytarła, to patrzcie, o tu, patrzcie ile wylatuje, tyle co sobie wycierała przed porodem. Ale o, już teraz jedynie sika rujowo, ale już te całe, ten cały oki, cały połóg już nie wylatuje, więc jest już ładnie. O. No i dobra. I Dalunia gotowa. Poporodowe spa. I ogarnięta. Taram. Także co? Także to na tyle. W następnym filmiku wypuszczamy ją na duży wybieg. Także subskrybujcie, lajkujcie i czekajcie na następny filmik z wypuszczenia na busi. Pa, pa.